Na starcie, proszę Państwa, powitamy zespół mianujący się najstarszym młodzieżowym rokowym zespołem w Ostrzeszowie. A wszystko to odbywa się w ramach projektu, z obowiązku muszę przytoczyć, Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, Europa inwestująca w obszary wiejskie. Nie wiem, jak Ostrzeszów do wiejskich obszarów zaliczyć, ale faktem jest, że tu na scenie w Ostrzeszowie będzie się realizował projekt pod tytułem Rokowe Echo Ostrzeszowskich Wzgórz, realizowany przez Ostrzeszowskie Centrum Kultury imienia Antoniego Serwejskiego w ramach lokalnej strategii rozwoju Stowarzyszenia Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania. Thank you.
Szanowni Państwo, były już czerwone gitary w historii rockowo-popowej w Polsce. Dziś, jak widzicie, żółta gitara będzie prymę wiodła w zespole zatytułowanym Wielebny Blues Band. Zespół, praktycznie rzecz biorąc, powstał w 1992 roku, ale w tym składzie, w którym go Państwo dzisiaj usłyszycie, gra od 2005 roku. Szanowni Państwo, jak to nazwaliśmy, weterani wielu estrad w całym kraju, co nie znaczy, że są zniedołężniali, o czym przekonamy się podczas ich koncertu. W składzie zespołu zobaczymy księdza Wielebnego, Arkadiusza Wieczorka, wokal i gitara, Piotr Mamczak, harmonika, Jarek Bury, bas, Artur Obalski, perkusja i George Bojszczak. Gitara, Wielebny Blues Band. Jest nagrana ścieżka, jest tutaj... Dzień słoneczny.